Witam serdecznie wszystkich. Korzystam z okazji, że Iwonka wyjechała na krótko do Goleniowa. To korzystam z tej okazji i chcę nagrać krótki film. Mamy 10 października, godzina 11:20 dochodzi u mnie. I dlaczego? Dlaczego nagrywam? Dlatego, że mam siły. Wróciły mi siły, za które bardzo dziękuję Bogu. Coś się poprawiło u mnie. Nie wiem, czy na długo, nie wnikam. Po prostu korzystam. Korzystam z okazji, że jestem, że mogę do Was mówić. No to chcę po prostu coś powiedzieć, podzielić się moimi przeżyciami z ostatnich dni. Pomodlimy się najpierw. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twojego Ducha. Dziękuję Ci za to, że jesteś przy mnie. Czuję wyraźnie Twoją obecność. Czuję Twoją opiekę. Wyczuwam te wszystkie modlitwy, które ludzie zanoszą w intencji mojej osoby. Dzięki temu jeszcze żyję cały czas. Dzięki Ci, Panie. Jesteś tak dobry i kochany. A to wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, o czym chciałem z Wami dzisiaj rozmawiać? Rozmawialiśmy ostatnio o zrodzeniu z ducha. I to jest takie naturalne. Bo to jest największa potrzeba dla każdego człowieka. Narodzić się na nowo. Narodzić się z wody i z ducha. Narodzić się i być już z Bogiem. Ktoś wysłał mi link do filmu Tysona Fury'ego. Tyson Fury. To jest bokser wagi ciężkiej. Czasami lubiłem, a czasami lubię sobie popatrzeć na boks, chociaż coraz mniej już. Mniej mnie to, że tak powiem, zajmuje, ale to jest takie typowo męskie. Lubiłem zawsze. To znaczy nie lubię tego, że te wszystkie sporty walki, one prowadzą do kontuzji bardzo często. To mi się nie podoba i dlatego to nie są żadne sporty tak naprawdę. No ale coś takiego w nas jest, w każdym mężczyźnie, w każdym facecie jest ten gladiator, ta potrzeba taka bycia mężczyzną, bycia męskim. No i dostałem link do Tysona Fury, który wypowiada się. Gdzieś w samochodzie go przyłapali reporterzy i zadają mu pytania związane z boksem oczywiście. A on monotematycznie odpowiada cały czas o Jezusie. Ciągle mówi o Jezusie. Że trzeba się na nowo narodzić, że najważniejsze dla każdego człowieka, żeby zwyciężyć, to po prostu trzeba być narodzonym z Boga. Nie wiem, co się stało, nie mam pojęcia, ale jak słucham tego faceta, to powiem Wam, że jestem zdumiony. Bóg pobudza kamienie. Tak jak Jezus powiedział, że jak przyjdą te ostatnie dni, pracy jest mnóstwo, żniwa olbrzymie są. Ale nie ma żniwiarzy. I Bóg będzie musiał użyć swoich cudownych możliwości i będzie pobudzał kamienie. I wyobraźcie sobie, po kilkuset uderzeniach w głowę, uderzeniach jak młotem, ja po takim jednym uderzeniu miałbym oderwaną głowę najprawdopodobniej. Ale ten facet dostał tych ciosów tysiące. Co on ma tam w środku? Kiedyś oglądałem mózg boksera. Była sekcja przeprowadzona. Mózg boksera to był jeden wielki krwiak. W porównaniu do pięknego mózgu człowieka, który normalnie umarł, zasnął. Który był pięknie pofałdowany, ten mózg. I przez ludzi takiego mózgu, tak to nazwę, Bóg przemawia do świata. Szukajcie Jezusa. Szukajcie, póki możecie Go znaleźć.
To jest najważniejsze, czego potrzebujecie. Szukajcie go. I bardzo się ucieszyłem, jak dostałem ten link. A potem zobaczyłem, jest taki nasz fajny pastor adwentystyczny, Marcin chyba, Knapik się nazywa. Zaraz wam powiem, jak on się nazywa, czekajcie. Tak, Marcin Knapik to jest. Fajny chłopak, naprawdę fajny chłopak, który prowadzi na TikToku takie krótkie filmiki, nagrywa. I który odpowiada na pytania o Jezusie. No, piękny człowiek, niesamowity. Jest w tej chwili na L4, czyli na zwolnieniu lekarskim, coś tam się stało i odkrywa swój talent rysowniczy. No i na Facebooku podzielił się, taki wstawił takiego posta, gdzie pisze: L4, w końcu mogę trochę przypomnieć sobie zakopany talent rysowania. No i faktycznie tutaj pokazuje, to jest w ogóle, to jest Marcin Knapik. Jak wpiszecie sobie na Facebooku Marcin Knapik, to wam wyskoczy taki człowiek. I to jest człowiek poświęcony Bogu i rzeczywiście to, co wie, to mówi i opowiada. I tutaj wstawił takie swoje rysunki. I ja mu odpowiedziałem, komentarz dałem pod tym, że znam malarzy, którzy malując opowiadają o Jezusie i że może sobie spróbować to zrobić. Mam takiego przyjaciela, Tomek Grzeszutek się nazywa, w Szczecinie. Mieszka i pracuje. Piękny człowiek. Znamy się z wojska, od czasów wojska jeszcze. Tomek był, miał taki przenikliwy umysł i wzrok. On tak niesamowicie widział obłudę, hipokryzję. I on to rysował. On rysował dla szpilek, dla karuzeli chyba. Nie wiem, czy dla przekroju też tam. No, gdzieś tam rysował w tych takich znaczących gazetach. Kiedyś jeszcze, jak jeszcze były takie gazety. Dzisiaj internet wyparł to wszystko. Ale Tomek dalej maluje Jezusa. Bo to jest jego Jezus. On to robi wiele, wiele lat. I maluje go tak jak go widzi w tych swoich wizjach artystycznych, ale pokazuje tego Jezusa. W tej chwili wróciliśmy do dawnego kontaktu, bo nie mieliśmy dawno takiego kontaktu, gdzie sobie rozmawiamy. Wróciliśmy do kontaktu, rozmawiamy o Chrystusie. Tomek zadaje mi wiele pytań. Mówi, że w tych moich filmach znajduje wiele odpowiedzi na swoje pytania. Czyli gdzieś tam jestem mu do tego pomocny w tych jego poszukiwaniach. Ale wiecie co, najważniejsze, najpiękniejsze jest to, jak człowiek się budzi dla Jezusa. Po prostu się budzi dla Chrystusa. I zaczyna szukać i idzie w stronę kontaktu. Szuka kontaktu. Głębokiego kontaktu z Jezusem. Muszę się napić, przepraszam. Już się napiłem, także już troszkę mi lepiej w gardle. W ogóle obudziłem się z taką kluską w gardle. No wiecie co, jest jesień i zaczynają się rozmaite infekcje. I mnie też takie coś potrafi dopaść oczywiście. Chociaż jakoś bardzo łagodnie przechodzę. Wszelkie, no te jakieś takie zawirowania zdrowotne. Najważniejsze, żeby człowiek zaczął szukać Jezusa, nieważne jaki to jest moment jego życia. Jeżeli aktywizuje się coś w nim, w środku, w człowieku, to znaczy, że to jest ten najwłaściwszy moment, że Bóg uznał, że to jest ten najlepszy moment, ta najlepsza chwila, kiedy do człowieka Bóg w końcu dociera. Bo on puka przez całe życie. Ciągle puka i puka. Z tym, że ludzie nie widzą go, nie słyszą go, nie czują go. My mamy tak zaśmiecone umysły,
to wszystko jest tak dalekie od. Człowiek jest tak daleko od Jezusa, od Boga, że to jest coś nieprawdopodobnego, w jakim przyszło nam świecie żyć. Wiecie co? Z jednej strony jest to niesamowity świat. Niesamowity, dlatego że mamy technikę, technologiczne możliwości niesamowite. Mamy poznanie w kwestiach budowy atomu, co owocuje oczywiście tą technologią, która dzisiaj jest nam dostępna. Czyli te wszystkie, wiecie, telefony komórkowe. I to wszystko naprawdę działa. Działa dlatego, że poznanie jest tak ogromne. Ale z drugiej strony ta cała technologia wyparła Boga z ludzkich umysłów i z ludzkich serc. Ludzie stracili Boga z oczu. Boga, który na samym początku, od samego początku chciał być aktywny, bo on chce ratować każdego człowieka. Chciał być aktywny w życiu ludzi, którzy go nie widzą, bo Bóg musiał się skryć. Gdzieś jest napisane, że na malutką chwilkę musiał się ukryć, dlatego że grzech spowodował to, że Bóg nie może się nam objawiać, tak jak objawiał się Abrahamowi, czy no nie, nie, to przepraszam, jak rozmawiał z Adamem na przykład. Nie może w ten sposób, dlatego żebyśmy umarli, zginęlibyśmy. Bóg puka do nas, puka tak jak pukał właśnie do Abrahama, do Mojżesza, do Enocha, do tych wszystkich patriarchów, do tych wszystkich ludzi, do których się dopukał. Ale dzisiaj ludzie go nie widzą i nie słyszą. W liście do Hebrajczyków jest o bohaterach wiary napisane coś takiego. Wiara jest pewnością tego, to jest 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Paweł definiuje wiarę. I mówi, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czego się spodziewamy? Czego się spodziewasz ty? Czego ja się spodziewam? Ja doszedłem do takiego miejsca, gdzie zacząłem badać kwestie życia od początku do końca i dalej. I zaczęły się pojawiać pytania, i co dalej? No urodziłeś się, przeżyłeś swoje życie, i co dalej? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czego ja się spodziewam? Wiecie, czego ja się spodziewam? W liście do Tesaloniczan, czekajcie, zakładkę sobie tylko włożę. W liście do Tesaloniczan Paweł mówi tak, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. O kim on tutaj pisze? On pisze do Tesaloniczan, do zboru, do swoich ukochanych braci. On założył w Tesalonice zbór albo zbory. I on pisze do nich, wiele rzeczy pisze do nich. Ale w pewnym momencie mówi tak, ale nie chcemy, żebyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Ludzie umierają, umierali i umierają. Żebyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Idźcie na pogrzeb i zobaczcie co. Zobaczcie co tam się mówi. Co ksiądz mówi, co pastor mówi, co mówi tam ten świecki mistrz ceremonii, bo są pogrzeby świeckie. Mówi o kresie życia, o końcu życia i to jest wszystko. A Paweł mówi, nie, nie. My się spodziewamy czego? 14 wiersz, 4:14, pierwszy do Tesaloniczan. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Jak wierzymy, że Jezus umarł, On żył w tych czasach, kiedy Jezus umarł. I on mówi, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, Paweł jak się dowiedział, że Jezus zmartwychwstał, jego szlak trafił. On dostał wścieklizny, bo ta sekta tych chrystusowców, czy jakich tam, o przepraszam, telefon, momencik, tylko powiem, że nagrywam film, sekundę. No, pomyłkowy telefon. Andrzejek do mnie zadzwonił, pomyłka była.
Jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Paweł mówi, ja wierzę, że Bóg przez Jezusa przywiedzie tych, którzy zasnęli. O kim tam jest mowa? O tych wszystkich, którzy umarli przez te tysiące lat. Dla mnie to jest informacja, Zbyszek, to nie, śmierć nie jest kresem wszystkiego. I teraz wracamy do tej definicji wiary. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czego ja się spodziewam? Zmartwychwstania. Ja się spodziewam życia wiecznego. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ja nie widzę życia wiecznego, bo nie mogę go zobaczyć. Ale jestem przeświadczony o tym, gdzie? Tu w środku, w sercu mam przeświadczenie. Studiując Biblię, badając Biblię uważnie, starając się czytać ją ze zrozumieniem, wyczytałem, że Bóg obudzi mnie z martwych. I Tyson Fury, ktoś dotarł do niego, do tego pięściarza, do tego faceta, który ma kisiel w mózgu, kisiel w czaszce. Ten mózg to jest jak kisiel. Ktoś dotarł do niego i powiedział mu, słuchaj, Jezus jest najważniejszy. Jezus chce cię zbawić. Twoje życie to nie jest, to nie są twoje zwycięstwa tu i teraz i potem koniec śmierci. Nie. Jezus przyszedł dać ci życie wieczne i ktoś musiał wymalować ten obraz, ten przepiękny obraz wieczności, która jest opisana w Księdze Objawienia. Ja jestem Alfa i Omega, na pewno znam Księgę Objawienia, bo cytuję z tej księgi, w tym króciutkim wywiadzie cytuję to. No w ogóle niesamowite to jest. Jak rozmawiam z Tomkiem Rzeszutkiem, z tym moim malarzem, tutaj ze Szczecina, obejrzyjcie sobie, wpiszcie Tomasz Rzeszutek malarstwo i obejrzyjcie sobie jego malarstwo. On odnalazł Jezusa, już dawno odnalazł Jezusa. On może nie rozumieć wielu rzeczy. To jest dla mnie zrozumiałe i oczywiste, bo jeżeli ja siedzę w tym 30 parę lat, 40 lat, ponad 40 lat, siedzę w tym temacie Jezus, zbawienie, bo mnie to interesuje ponad 40 lat już, to ja posługuję się Biblią i tymi pojęciami, szafuję, no po prostu dla mnie to jest normalka. Dla niego nie, bo on gra na instrumentach, na flecie, na harmonice, na saksofonie, maluje obrazy, rysuje rysunki sateliczne, już dzisiaj mniej, spotyka się z malarzami rozmaitymi, ale tam w tle, w środku, w jego sercu cały czas pracuje Bóg. Tam Jezus ciągle pracuje i pokazuje mu pewne rzeczy. I Tomek zaczyna rozumieć. Tyson Fury zrozumiał coś i głosi go. Jezusa głosi z wielką mocą. Wiecie co, dla mnie to jest coś niebywałego. Jest to znamie czasu. Znamie czasu dlaczego? Dlatego, że w Ewangelii Mateusza Jezus mówił o znakach, jak go chłopaki zapytali, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. To jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza. A on odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Wielu ludzi powołuje się na Jezusa i zwodzą, i zwiodą wielu następnych ludzi. Zwiodą. Dlaczego? Dlatego, że ludzie dają się zwieść. Niestety muszę popijać tej wody. Przepraszam was bardzo, przy was już teraz się napiję. I zwiodą wielu.
teraz popatrzcie, co się dzieje na świecie. Na pewno żyjemy w dniach ostatnich. Na pewno. To nie ma w ogóle dwóch zdań. Znaki czasu się wypełniają absolutnie wszystkie. Ale żeby to zobaczyć, trzeba znać Biblię i rozumieć ją. W Biblii jest 7, 8, 9 rozdział Księgi Daniela, którego nikt nie tłumaczy i nikt nie rozumie. Oprócz małej grupy wyznaniowej ludzi, którzy tłumaczą i wyjaśniają, bo rozumieją. Oczywiście pojawiają się ludzie, którzy negują to i mówią, nie, oni źle to tłumaczą, źle to rozumieją. Ale sami nie są w stanie wytłumaczyć tego lepiej. I teraz popatrzcie, dlaczego o tym mówię. W tej chwili wzrok całego świata przekierowany został z Ukrainy i Rosji, z konfliktu Rosja-Ukraina, na konflikt na Bliskim Wschodzie. Widzicie to, prawda? Ludzie zaczynają się bać, że to może być początek końca, że to może być przyczynkiem do wywołania wojen światowych jakichś tam, no, nie wiem, nawet trudno powiedzieć, trudno określić do czego. Ale wiecie co? Biblia mówi bardzo wyraźnie w objawieniu. W 7 rozdziale. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi. Czyli co to znaczy? 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi. To jest Boże działanie na całym globie, na 4 krańcach ziemi. Północ, południe, wschód, zachód. Wszędzie, z każdej strony Bóg, z każdej strony obejmuje ziemię i prowadzi historię ziemi i historię ziemian. 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Czyli oni powstrzymują, ci 4 aniołowie, to nie są istoty 4 facetów ze skrzydłami, nie. 4 aniołowie to jest... Jest jakiś ruch, jest jakieś działanie Boga, bo anioł to jest posłany. Jest działanie Boga, który trzyma to wszystko w kupie i nie pozwala, żeby się to wysypało. Popatrzcie. Powstrzymujących 4 wiatry ziemi, wiatry wiejące na ziemi, to musielibyśmy wrócić do Księgi Daniela, sprawdźcie sobie, tam to jest. Wiatry to są wojny. I 4 aniołowie powstrzymują 4 wiatry, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. No i tu są wymienione te wszystkie plemiona izraelskie. Oprócz nie ma tam plemienia Dana i nie ma plemienia Efraima. Co to są te plemiona? Co to są? O co tutaj chodzi? No i ludzie czytający Biblię mówią tak. No tak, no w tej chwili Bóg pobudza Izrael do życia, do funkcjonowania i on wypełnia proroctwo z Księgi Zachariasza, z Księgi Ezechiela. Tam jest wiele proroctw o przywróceniu Królestwa Bożego. I wszyscy mówią, patrzcie na ziemię obiecaną, patrzcie na Bliski Wschód. Zobaczcie, jak cudownie Bóg tam robi, żeby przywrócić z powrotem Izraela do swojego miejsca na ziemi. Ja słucham tego i słucham tych takich tych opowiadań, tego rodzaju zrozumienia.
nie może mi to zaskoczyć. Nie zahacza mi się to w głowie. Nie zahacza mi się to tak, żeby to była rzeczywiście prawda. Natomiast co ja widzę tutaj? Ja widzę, że Bóg nie pozwoli na rozpętanie jakiegoś konfliktu do momentu, dopóki nie wykona pewnej pracy na ziemi. Ta praca to jest, jak on tutaj mówi, nie wyrządźcie szkody ani ziemi, w trzecim wierszu czytam 7:3 objawienie, nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Czyli dopóki wszyscy ci, którzy są sługami Boga żywego, nie zostaną opatrzeni pieczęcią na czołach, to tak długo nie wyrządzajcie szkody. Czyli będzie się, odbywa się proces pieczętowania sług żywego Boga na ich czołach i dopiero jak ten proces się dokona, dopiero wtedy ci aniołowie zostaną puszczeni. I jak zostaną puszczeni, to klękajcie narody, ale nie musicie się bać. Wy, którzy należycie do Boga żywego, nie musicie się bać. Dlaczego? Dlatego, że należycie do żywego Boga. Dlatego, że nawet jeżeli spotkałaby was śmierć, to czym jest śmierć? Idziecie do sypialni. Śmierć jest snem. Idziecie do sypialni, idziecie odpocząć i zostaniecie obudzeni przy przyjściu Jezusa z martwych. Niczego się nie musisz obawiać, jeżeli należysz do żywego Boga. Ale jeżeli cały czas żyjesz i obserwujesz to wszystko, to znaczy, że Bóg daje ci życie, daje ci ten czas, żebyś mógł, czy żebyś mogła przyglądać się temu wszystkiemu i mówić, Boże, jaki Ty jesteś niesamowity. Jak ja patrzę na te wszystkie wydarzenia, to ja mówię, Boże, jaki Ty jesteś niezwykły. Ty to wszystko przewidziałeś. Ty koniec znasz na samym początku. Dla Ciebie nie ma niczego, co byłoby skryte czy schowane. Dla Ciebie przyszłość jest tak jasna i widoczna, jak dla mnie teraźniejszość. Nawet bardziej dla Niego, bo ja nie wiem, co się dzieje poza granicami mojego domu w tej chwili. Dzięki internetowi mam jakiś tam podgląd tej rzeczywistości, ale Bóg wie wszystko. On zna to wszystko z pozycji każdego jednego człowieka. To są w ogóle nieprawdopodobne rzeczy. I Bóg realizuje tutaj swój plan. Nie bój się. Niczego się nie musisz obawiać. To jest coś pięknego. Oglądamy, jak Bóg realizuje plan ratunkowy, plan zbawienia i doprowadzi go do końca. Szatan robi swoje oczywiście. On robi swoje, żeby ludzi zwieść, żeby ludzi omamić, żeby ludzi w kłamstwie uwikłać tak bardzo, żeby odeszli od Boga. A w momencie, kiedy będą się działy ostatnie wydarzenia, to by po prostu stracili wiarę. Bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ale wytrwa w czym? Kto wytrwa w wierze, w zaufaniu do końca. A gdzie to się wszystko odbywa? Tu. Wiara zaczyna się w sercu, od tego impulsu, ale potem Bóg nam objawia, jak działa na świecie i to wszystko wpływa na nasze myślenie, na logikę naszego postrzegania rzeczywistości. I dlatego ta pieczęć jest na czołach ich. To są niezwykłe rzeczy, które się dzieją. I teraz, do czego może to wszystko doprowadzić, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie na przykład? No do czego? Może doprowadzić do tego, że Izrael wykorzysta to, co się stało, co uczynił na przykład Hamas, wykorzysta do tego, żeby go zgnieść. Bo kto na tych ziemiach, kto żył
na tych ziemiach przez całe 2000 lat ostatnie? Arabowie, no to jest ich ziemia. Kim są Arabowie? To są bracia. Ismaelici są braćmi Izaaka. Izaak, Abraham miał dwóch synów. Ismaela, pierwszego, starszego o 16 lat, i Izaaka, który narodził się z Sary. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że Abraham, jak dostał obietnicę, że z ciebie wywiodę potomstwo liczne jak piasek morski, Abraham uwierzył Bogu. I czekał, czekał, czekał na to, a to nic, nic, nic. Jak miał już tam 100 lat prawie, to Sara wpadła na pomysł, mówi: ty, no Bóg na pewno swój plan zrealizuje. Wiesz, jak zrobimy? Ja ci podłożę moją niewolnicę, młoda dziewczyna, fajna taka, i z niej, w niej poczniesz twojego syna, a ona urodzi na moich kolanach i będzie to moje dziecko, nasze dziecko. I zrobili tak. I zrobili Ismaela. Kurczę, no, zrobili Ismaela. Ismael, chłopak niesamowity, niesamowity, syn Abrahama, synek Abrahama. Ale ponieważ mama Ismaela nie była, nie grzeszyła mądrością, to doprowadziła do tego, że w domu nastąpił rozbrat, rozdźwięk jakiś i kłótnie były, kiedy się Izaak urodził, maleńki Izaaczek, to mama Ismaela robiła wszystko, żeby pogrążyć Sarę. I Sara już miała dość tego i powiedziała: wygoń, wygoń ją z dzieckiem, wygoń z domu. Abraham był rozdarty, on nie wiedział, co zrobić, ale zrobił to. Bóg mu powiedział: zrób tak, jak ona mówi. Zrobił to. To on nawalił. To on zepsuł to wszystko, Abraham. Godząc się na dziecko z tej dziewczyny. I wiecie co? I Ismael poszedł. Poczekajcie, znajdę to. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Wiecie co, to są piękne historie. Czytajcie je. Jak będziecie czytali, zrozumiecie rzeczywistość, w której my żyjemy dzisiaj. Popatrzcie. W 15 rozdziale Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Przymierze i powiedział w tym przymierzu 15:5. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on mu poczytał to ku usprawiedliwieniu. On uwierzył w te słowa, że faktycznie z niego będzie taki naród się wywodził ogromny. No i potem mu wyjaśnia, tłumaczy tam dalej. 18 wiersz. W tym dniu zawarł Pan przymierze. 15:18. W tym dniu zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. No i tam wymienia te ziemię. 16:1. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swoją Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej. I dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. Niesamowite to jest. Pamiętajcie, że Biblia to jest zbiór faktów tylko. Tutaj nie ma oceny zjawisk. To są fakty opisane. My musimy sami rozpoznać to wszystko i sami ułożyć te pucle,
taką układankę, żebyśmy rozumieli to, co się dzieje dzisiaj. No i dała mu. Czwarty wiersz, 16:4. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Jak zobaczyła, że zaszła w ciążę, to ona się poczuła lepsza. Ona była niewolnicą. Kim ona była, Hagar? No nikim nie była. Niewolnicą egipską. Chociaż u Abrahama niewolnik miał lepiej jak nie jeden Egipcjanin w Egipcie. Bo Abraham był mężem sprawiedliwym, naprawdę bogobojnym. No i doprowadziło to do tego, że ona zaczęła gardzić swoją panią. Czytam dalej, piąty wiersz. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ty jesteś winien mojej krzywdy. Nie znacie tego, mężczyźni? Znacie to. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. Uciekła. No dziwicie się, że uciekła? Jak ten dom musiał wyglądać? I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł anioł pański, rzekł Hagar: niewolnico, Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją, Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Zobaczcie, Bóg wysyła anioła, który przemawia do niej: idź i bądź pełna pokory. Cokolwiek się dzieje, bądź pełna pokory. Oddaj się w ręce swojej pani. Nie buntuj się. Żeby Bóg mógł realizować swoje przedsięwzięcia, my musimy być pełni pokory i poddania i przyjmować tą rzeczywistość, jaka jest dookoła nas, nie buntując się, w pokorze. Bóg wie, co robi. On widział Hagar. On widział tą niewolnicę. To ciebie nie widzi, mnie nie widzi. Widzi każdego z osobna. To jest napisane po to, żebyśmy zrozumieli, że Bóg widzi każdego. I jest z każdym. Tylko kto w to uwierzy? Ona uwierzyła. Na to rzekł anioł pański, dziewiąty jeszcze tam: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Obietnica została. Będziesz miała tyle dzieci z tego chłopaka, że nie zliczysz ich. To będzie tak wielki naród. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodziłaś syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki. Ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkim będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Jejku. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz i Baret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. 86 lat. I teraz popatrzcie, bo do czego zmierzam. Żeby pokazać, kim są Ismaelici. Kim są ci, którzy cały czas walczą ze swoim, jak to jest napisane, ze swoimi braćmi. Będzie to człowiek dziki, 12 wiersz. Ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko niemu. I będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. Taki jest Ismael. Dlaczego taki jest? Bo miał mamę niedobrą.
bo miał mamę, która uczyła go, to były złe wzorce. Potem to wszystko się stało w domu, który stał się domem podzielonym. To wszystko wpłynęło na tego chłopaka i on naprawdę się dziki urodził. Ale powiedzcie mi, czy Bóg go kocha? Czy Bóg kochał Hagar? No kocha Hagar, chociaż ona była niewolnicą. Kocha, tak samo jak każdego innego człowieka. To jest istota rzeczy. Bóg jest miłością. I tutaj macie początek historii Ismaela, czy Ismaelitów. Zaraz znajdziemy dalszy ciąg, żebyście mogli zobaczyć to szerzej. 21 rozdział. Popatrzcie. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. Minęło wiele lat. To by trzeba było całość przeczytać, żebyście zobaczyli kontekst, ale na razie na tym nie chcę się skupiać. Narodził się Izaak. A gdy miał 8 dni, czwarty wiersz czytam, 21:4. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak. A tam miał ile lat, jak się urodził? Czytaliśmy? Poczekajcie, wrócę. Żebyśmy wszystko mogli wiedzieć. Jak się urodził? Abraham miał 86 lat, tak? To było. Czekajcie, znajdę to. Tak, 16 rozdział, 16 wiersz. Jest napisane, a Abraham miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. 86 lat ma, Hagar mu rodzi Ismaela. Potem Abraham ma ile lat? Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził Izaak. 86 do setki jest ile? 14 lat, tak? Miał 100 lat Abraham, 14 lat ma Ismael i rodzi się Izaak. Wtedy Sara rzekła, Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto to usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I rzekła, któżby był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić pierwszą dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna. Dla niej to było, wiecie co, popatrzcie, dla Abrahama to było niesamowite doświadczenie wiary, a dla Sary to było upokorzenie potworne. Ona to tak odebrała. Bóg mnie upokorzył. Ja w starości karmię dziecko, jejku. No dobra, jedziemy dalej. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. Czyli gdzieś ze 2 lata później, tak? Bo tak 2 lata, może 3, nie wiem. Czyli Ismael miał 16 lat, ten miał 2 latka, jak odstawiony od piersi. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, kurde, czemu tak? Czemu Hagar, jak to pisze, gdy ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, szydzi z jej syna Izaaka. Chłopak ma 16 lat. Kocha swojego tatę. Kocha swoją mamę. Ale rodzi się Izaak, ma 2 latka, Izaak, i on szydzi z niego, z tego chłopca 2-letniego. Dlaczego? Dlaczego on szydzi ze swojego brata? Kto go podbechtał i skusił do tego? To my musimy rozpoznać. Ja podejrzewam, że Hagar maczała w tym swoje ręce, palce. I doprowadziła do tego, że Ismael szydził z Izaaka.
Jak z takiego bąbelka dwuletniego można szydzić, ludzie, kochani? To trzeba mieć źle poukładane w głowie albo być prowadzonym przez kogoś bardzo złego. I tu rzeczywiście szatan zrobił wszystko, żeby zniszczyć tą rodzinę. A gdy, 9 wiersz, a gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Co czuł Abraham? Abraham ma rozdarte serce, bo przecież on wychowywał przez te 16 lat wychowywał Ismaela, uczył go strzelania z procy, grali w patyki, w jakieś misie, patysie. No nie wiem, czym się zajmowali wtedy rodzice dziećmi. Nie było internetu, nie było bzdurnych gier jakichś tam. Oni po prostu spędzali czas razem, bawili się. I Abraham z tym dzieckiem, on poświęcał mu cały swój czas. Bo zanim się urodził Izaak, zanim się urodził, cała uwaga Abrahama była skupiona na Izaaku, bo on zobaczył Boży palec, że Hagar wraca upokorzona, wraca i poddaje się pod władzę swojej pani. I Abraham musiał zobaczyć w tym Boży palec i na pewno modlił się, Boże, dziękuję Ci, wrócił do mnie mój synek. Z innej kobiety, co prawda, ale wrócił mój syn. To jest Twój palec w tym widzę, dlatego to zostało spisane, bo ona musiała to opowiedzieć komuś. Jak opowiedziała to komuś, ktoś, do kogoś to dotarło i to poszło dalej i my dzisiaj to czytamy. To są naprawdę dla mnie nieprawdopodobne rzeczy, niebywałe, że my to możemy czytać. I tutaj szydzi. Ismael szydzi z maleńkiego, z Izaaczka, jejku. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Nie dziwię się. Był rozbity, rozdarty. Dlaczego? Bo szatan zrobił wszystko, żeby rozbić tą rodzinę. Szatan, wróg człowieka, wróg Boga, ten potwór, zrobił wszystko, żeby rozbić jedność tej rodziny. I co dalej? Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim, wykrzyknik tu jest. Ludzie, Bóg mu mówi tak, niech ci to nie będzie przykre, ja zadbam o nich. Ja będę ich prowadził. To będzie trudne bardzo, ale ja dam radę. Ty nie musisz wątpić w to. To jest twój syn, ale ja będę się nim opiekował. Ze względu na ciebie będę się nim opiekował. Jejku, jaki Bóg jest dobry, popatrzcie. Jaki kochany Bóg. Ale mówi, ale zrób to, co ona mówi, bo Bóg musi znaleźć rozwiązanie. No więc mówi, niech tak będzie, oddal ich. Jeszcze raz 13. Jednakże i syna niewolnicy uczynię naród, bo jest potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześniej rano, a wziąwszy chleb i bukłaki z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki, dzieckiem, 16 lat chłopak, i odprawił ją, a ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeby. Abraham miał, no, paliło mu się serce, topiło mu się, ale musiał to zrobić. I zrobił to w nadziei i w przekonaniu, że Bóg zadba o tego chłopca i o tą dziewczynę. No i czytamy dalej. Błąkała się, tak? 15 wiersz, 21-15. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Porzuciła dziecko, tutaj pisze. Jak ona mogła porzucić dziecko? Ona mu powiedziała, synku, zostań tutaj. No 16 lat chłopak. Duży.
pod jednym z krzaków zostawiła go, potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie. No to ile? Z 50 metrów? 80 metrów? No także go widziała jeszcze, nie? Zobaczcie, jakie detale Biblia pokazuje. Jejku, jakie to niesamowite. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. Ona nie chce patrzeć, jak on usycha z pragnienia, bo nie ma wody. Nie chce patrzeć na śmierć dziecka. Przecież to była kobieta, która czuje. Ten chłopiec był chłopcem, który czuje. I usłyszał Bóg głos chłopca. I usłyszał Bóg głos chłopca. I zawołał anioł Boży na Hagar z nieba. Zawołał z nieba. Wyobrażacie sobie, co to znaczy? Ja nie wiem, co to znaczy. Zawołał na Hagar i rzekł do niej: cóż ci to, Hagar? Poczekajcie, znowu telefon, teraz Iwonka dzwoni. Fajnie, teraz jak mam dwa telefony, to rzeczywiście tu mogę zatrzymać, tu mogę odebrać. A Iwonka mnie pyta, ile ma kupić cewników silikonowych, bo zakładamy cewnik silikonowy na 10 tygodni. No i on mi tyle służy. Także, no jest jak jest. Ale wracamy do Abrahama. On miał swoje problemy inne, do Hagar. I anioł mówi: nie bój się, do niej mówi: nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Bóg usłyszał głos chłopca, Ismaelity, Araba. Usłyszał go. No jak? Przecież to tylko Żydowie są, tylko Żydzi, tylko Izraelici są synami, dziećmi. Nie. Nie. To jest zupełnie odrębna kwestia. Nie dotykamy jej na razie. Wstań, pisze dalej 18 wiersz. Podnieś chłopca i ujmij go za rękę swoją. Przepraszam, wstań. Podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. I Bóg był z chłopcem, gdy podrósł, zamieszkał na pustyni, był łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran, a matka jego wzięła do niego, dla niego żonę z ziemi egipskiej. I tu się kończy historia Ismaela. Ale dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że to są tak samo dzieci Boże, jak tamci, jak potomkowie Izaaka. Bóg prowadzi każdego człowieka. Doprowadził Irlandczyka, nie wiem, czy Irlandczyk, czy Szkoc, chyba Irlandczyk, doprowadził Irlandczyka Tysona Furego do tego człowieka z wypranym, można powiedzieć, ciosami, mózgiem, doprowadził go do poznania Jezusa. I ten chłopiec, Tyson Fury, woła: Boże, jaki jesteś cudny, Boże, jaki jesteś piękny. Walka i wojna, którą szatan od samego początku chce doprowadzić do nienawiści, do wzajemnej nienawiści między Izaakiem i Ismaelem, czyli między Arabami i Żydami, ta wojna jest przez niego cały czas podsycana. To wszystko jest podsycane. I teraz powiedzcie mi, jeżeli Bóg tutaj, czytamy, w tych newralgicznych momentach życia Ismaela i Izaaka, jeżeli Bóg w tych momentach podejmuje się działań pokojowych, to czy Bóg stoi za tym, żeby Izrael zbombardował Ismaela i zrównał go z ziemią? Czy za tym stoi Bóg?
I są ludzie, którzy mówią, to Bóg, zobaczcie, to Bóg realizuje swój program, program przywrócenia Izraelowi jego ziemi. A ja wam powiem, to nie Bóg. To Bóg tego świata, tak, to Bóg tego świata, to jest inny Bóg. To On używa takich metod i będzie chciał, nie wiem, najchętniej to by bombą atomową wyczyścił to wszystko, żeby zdobyć wzgórze świątynne, meczet Omara, żeby zrównać z ziemią, a w to miejsce postawić świątynię pokoju. Świątynię pokoju. Wyobrażacie sobie? Mamy patrzeć, mamy mieć oczy i mamy patrzeć, mamy widzieć. Mamy widzieć, tak jak Bóg zrobił, że Hagar przejrzała na oczy, że ona zobaczyła. Jejku, Hagar to zobaczyła. Matka Ismaela, matka wszystkich Arabów, można powiedzieć. Jaki ten Ismael mógł wyrosnąć, będąc pod kuratelą swojej mamy, a potem żony Egipcjanki, cały program egipski, bezbożny, był prowadzony. I dlaczego Ismaelici są tacy? Bo oni nienawidzą swojego ojca. Nienawidzą swojego ojca, bo przecież ojciec wygonił ich na pustynię. Abraham, ojciec narodów. Do Ismaela, żeby dotrzeć, ile trzeba miłości, ciepła, żeby mu powiedzieć, pokazać, słuchaj, słuchaj stary, Bóg cię kocha taką miłością, zobacz, tutaj są zapisy, jak bardzo Bóg ciebie kocha. To On zrobił z ciebie wielki naród. I popatrzcie, jak został podzielony cały majątek, cała kasa, w czyich rękach jest dzisiaj, na świecie dzisiaj. Wszystkie pieniądze, zasoby, całe złoto w rękach Izraelitów, tak, w rękach Żydów. I to ludzie mają im za złe, że cała kasa jest w ich rękach. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Izraelici, rodzice izraelskich dzieci uczyły tych małych Izraelitów, ci rodzice uczyli ich dbałości, uczyli ich rzetelności. Uczyli ich buchalterii. Ty musisz umieć dobrze liczyć. Ty musisz być najlepiej wykształcony ze wszystkich tutaj dookoła. Musisz, bo to jest jedyna rękojmia twojego życia. Musisz być najlepszy. I rzeczywiście masa uczonych, tych największych mózgów świata, to są Żydzi. To są potomkowie z Izaaka. I tak jest. Ale Bóg nie chcąc, Bóg chcąc zabezpieczyć Ismaela, dał mu całą ropę. Przecież tam, gdzie oni żyją, jest cała ropa praktycznie świata. I zobaczcie, tylko zobaczcie, do czego to doprowadziło. No mają ten olbrzymi majątek, zrobili tam Dubaj, te wszystkie rzeczy, ale nie dzielą się z braćmi swoimi. Tam jest egoizm potworny. Szatan dopada tych ludzi, Bóg im błogosławi, daje im mnóstwo wszystkiego. Szatan dopada ich i prowadzi ich po swojemu i mówi, to twoje, twoja ropa, tu zbudujcie tutaj wyspę, zbudujcie najpiękniejsze miasto i wszystko najpiękniejsze, wszystko naj... Ale nie dzielcie się tam z tymi na południu Półwyspu Arabskiego, nie, tam nędza jest, a tam nędza będzie. Jejku, popatrzcie, to Żydzi są lepsi pod tym względem, bo oni rzeczywiście, jak ktoś krzyknie, Żydzi do mnie, wszyscy się zbiegają i wszyscy są razem. U Ismaela tego nie ma. I ci ludzie są skaleczeni, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, są skaleczeni obrazem ojca. Straszliwie skaleczeni. Ale ludzie, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili dookoła, mówią, Bóg prowadzi to dzieło. To Bóg to robi. Zobaczcie, Izrael
wraca do ziem. Wiecie co, gdyby Bóg chciał, żeby Izrael wrócił tam na tamte ziemię, ja myślę, że posłałby anioła czy aniołów do Hamasu, czy gdzieś tam, nie wiem do kogo, do ludzi, tych odpowiedzialnych ludzi za tamto miejsce i by powiedział, słuchajcie, przenieście się tam bardziej w głąb, ja wam dam jeszcze więcej, ale dajcie tam swojemu bratu Izaakowi, dajcie ten kawałek, tą strefę Gazy na przykład, bo kiedyś oni tam mieszkali i kiedyś im dałem tę ziemię, ja ich rozpędziłem na cztery końce świata, dlatego że oni mnie odrzucili, ale chcę im teraz na koniec historii świata dać to. Ustąpcie miejsca. Czy Bóg nie mógłby tego zrobić? Mógłby to zrobić. Jeżeli tego nie zrobił, jak możemy iść i na siłę wydzierać tą ziemię, wyrywać ją bombami? To Bóg za tym stoi, ludzie. Ja w to nie wierzę. Ja nie wierzę w to, że tutaj Bóg realizuje swoje proroctwa. Ja wierzę, że szatan za tym stoi i on realizuje swoją wizję proroczą na podstawie Biblii. Po co? Aby zwieść, o ile można, i wybranych. Oczywiście mamy się przyglądać temu wszystkiemu. Warto się przyglądać, bo to się dzieją naprawdę ciekawe rzeczy. Nie musicie się bać, jeżeli jesteście synami Abrahama, jeżeli jesteście potomkami i synami Abrahama, co to znaczy? Przeczytam wam z listu do Rzymian, a wy powiedzcie mi, czy należycie do nich. Bo Paweł napisał coś takiego, mówi tak. W liście do Rzymian w drugim rozdziale apostoł Paweł napisał tak. Weźmy od 21 wiersza. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczysz, nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Popatrzcie, Paweł pisze do kogo? Do Rzymian. List do Rzymian. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, drugi dalej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych, o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Do kogo on to pisze? Do Rzymian, których Bóg powołał. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. Czy jesteś powołanym, czy ty jesteś powołanym świętym? Czy ja jestem powołanym świętym? Tak, ja jestem powołanym świętym. I on do mnie mówi tutaj to, co czytaliśmy od 21. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa, który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga? Paweł pisze do mnie i mówi, słuchaj, ty pouczasz ludzi, ty mówisz to wszystko ludziom, pokazujesz im Boży zakon, Boże prawo, ale sam grzeszysz. Wow.
który się chlubisz zakonem, przez zakon, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Jeżeli jesteś tym, który ma się za powołanego, ale bezcześcisz Boga przez to, że łamiesz zakon. On tu wymienił kilka przykazań. Jakie przekazania wymienił? Nie kradnij, nie cudzołóż, nie będziesz się kłaniał tam bałwanom. Te trzy przykazania. To są trzy z ilu? Z jakiego kodeksu on wziął te przykazania? No z zakonu. Stąd. Z Biblii. Ile ich jest wszystkich? 10. Jeżeli ty nie zachowujesz szabatu, to jak on tutaj mówi? Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Ty masz świadomość, że przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga, bo ktoś ci włożył do głowy myślenie, fałszywe myślenie, że zakon przybity do krzyża i że on już jest nieważny? Nie, zakon jest święty. Zakon jest święty, był święty i zostanie święty zawsze. Dalej on mówi. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Jeżeli łamiesz przykazania, jeżeli bezcześcisz zakon, to Biblia mówi z twojej winy, z waszej winy. On mówi tutaj w liczbie mnogiej, a ja powiem w liczbie pojedynczej. Z twojej winy poganie bluźnią imieniu Bożemu. Jeżeli się nie upamiętasz, o, to może być trudno. 25. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeżeli przestrzegasz zakonu. Jeżeli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Chcesz być Żydem? Chcesz się obrzezać? Proszę bardzo. Ale przestrzegaj zakon. Jeśli więc ten, 26, jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, ja nie mam obrzezania, jeżeli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, ja zachowuję przykazania zakonu. Nie mam obrzezania, zachowuję przykazania zakonu. Jeżeli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Czy mój brak obrzezania nie będzie poczytany za obrzezanie, kiedy ja zobaczą wszyscy, że ja przestrzegam zakonu? Dwadzieścia siedem. Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Są ludzie, którzy mienią się być Żydami, ale łamią Boże przykazania. Kim oni są? Przestępcami. Dalej. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I teraz wracamy do tego Ismaela, Izaaka, do Żydów, do Arabów, do nas. Kim my jesteśmy? Jeżeli idziesz za Bogiem, czytaj zakon. Czytaj. W pewnym momencie zatrybi ci w głowie. Czekajcie, bo tu mam problem z mikrofonem. W pewnym momencie zatrybi ci w głowie, że zakon jest święty, dlatego był w najświętszym miejscu świątyni. I on jest po to, żebyśmy go zachowywali. Z miłości do Boga. Bóg nam da nowe serce i to nowe serce będzie nas pchało do zachowywania zakonu. To będzie normalne. Bo to jest normalne. Rozpoczął się sąd nad światem. Godzina sądu przyszła. To jest 8 rozdział Księgi Daniela. I powiem wam, że
żeby sąd mógł sądzić, to musi mieć podstawę do sądzenia. Podstawą jest co? To jest w 7 rozdziale, bo otworzyłem sobie Księgę Daniela. I piszę tutaj coś takiego. W widzeniu, on dostał widzenie, Daniel. A gdy patrzyłem, to jest 7:9. Postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła z niego, sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Żeby sąd mógł zasiąść i obradować, całe prawo musi być objawione. Cały zakon musi być objawiony światu. I w tej chwili jest objawiany Jezus i zaraz wraz z Jezusem będzie objawiany zakon, żeby ludzie mogli zrozumieć, o co chodzi w tym wszystkim. Żyjemy w godzinie sądu. Objawienie, 14 rozdział, już wielokrotnie zaglądaliśmy tutaj do tego i czytaliśmy te słowa, pisze tutaj, i widziałem innego anioła, który leci przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Przyszedł czas, gdzie nadeszła godzina sądu Jego. Boże prawo zostało wywyższone. Był taki ruch w XIX wieku, nazwano go ruchem adwentowym. I ten ruch objawił, wrócił. To byli chrześcijanie z rozmaitych kościołów, z rozmaitych wyznań. I oni objawili światu świątynię, elementy świątyni, zakon, który w skrzyni, na tych dwóch tablicach kamiennych spoczywał. Zakon, który był w zwojach spisany obok świątyni. W tych zwojach było napisane, co jeść, czego nie jeść, jak się ubierać, jak budować. Tam mnóstwo, 600 ileś tam praw jest. I to są wszystko prawa, które obowiązują. One zawsze obowiązywały i zawsze będą obowiązywały, bo to są Boże prawa, Boże zasady. Tam są wymienione Boże święta, Boże czasy. W tych zwojach to wszystko jest opisane. My to mamy w postaci Biblii, Pięcioksiąg. Mamy całe prawo i proroków mamy jeszcze, i ojej, psalmy. Jesteśmy bogaci. Przyszedł czas sądu na świat. I ludzie, którzy odrzucają Boga, będą musieli przyjąć sądy, które spadają na ziemię. Co to są te sądy? Na Sodomę i Gomorę spadły sądy Boże. Nie chcieli przyjąć Jezusa, to Jezus odszedł. Cofnął rękę swoją i odszedł. I musieli przyjąć sąd, który spadł na nich. I dzisiaj popatrzcie, co się dzieje. Na miasta spadają już sądy Boże. Tak to Biblia nazywa. To nie Bóg to robi. Bóg cofa swoją ochronę. A szatan wykonuje to dzieło, które on uwielbia. Dzieło zniszczenia, zmasakrowania ludzi. Przede wszystkim oderwania ludzi od Boga. Najpierw ludzi odsuwa od Chrystusa, a potem ich zabija. Ojejku, już ponad godzinę gadam. Muszę kończyć, przepraszam. Lądujemy. Przyszedł czas, dziwny czas. Głoszą Jezusa przedziwni ludzie. Przyznają się do Jezusa przedziwni ludzie. Ale większość ludzi nie przyznaje się do Jezusa. Ich nie interesuje Jezus. Ich interesuje biznes, dostatek, dobrobyt tu i teraz. To życie tu i teraz. To
się niebawem skończy. Niebawem się to zakończy. Kochani, ja muszę zakończyć nagranie, bo już przekroczyłem wszelkie dozwolone limity. Ale dziękuję Bogu, że mogłem do Was mówić. Jak będę miał możliwość, to nagram kolejny film. Będziemy ciągnąć ten wątek, bo on jest arcyciekawy. Ten czas sądu i obwieszczania tego wszystkiego światu. Opowiadajcie, jeżeli czujecie w sercu Jezusa, opowiadajcie Go. Opowiadajcie Go innym ludziom. Jest mnóstwo możliwości rozdawania Biblii za darmo. Ja dostałem paczkę od pięknych ludzi, nie wiem kto. Dostałem paczkę, bo ktoś mi napisał w mailu, zadał pytanie, czy chciałbym do rozdawania. To są co prawda Nowe Testamenty tylko. I osobno jeszcze List do Rzymian i coś tam. W każdym razie broszurki takie. I poszło to już do ludzi. Poszło do ludzi, bo to ma się znaleźć wśród ludzi. Może ktoś przeczyta. Może u kogoś się to zahaczy. Może zatrybi u kogoś. Ja nie wiem, do kogo to dotrze. Do kogo to ma dotrzeć. Proszę Boga o to, żeby pokazywał mi ludzi, do których mam docierać. My mamy robić to, co robimy. Nie rozumiemy często dróg pańskich. One są dziwne, przedziwne. W życiu bym nie dał Biblii takiemu bokserowi wagi ciężkiej, Tysonowi Fury. Po ludzku mówię, w życiu bym nie dał. A ktoś podszedł do niego i zatrybiło, no zahaczyło się i Tyson należy do Jezusa. Jejku, Boże, jesteś wielki. A ja Tobie, Panie, dziękuję za to, że są ludzie, którzy bez względu na okoliczności opowiadają Ciebie, głoszą Ciebie. Proszę Cię, niech to słowo rozchodzi się, póki jeszcze może, w imieniu Jezus. Amen. Kochani, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Puszczam to do sieci. Z Bogiem.